Siemanko, jestem Gycu, dzisiaj jestem w moim zakładzie, a to jest moje Lamborghini. A więc tak, jest to Wigry. Gdzieś to była nazwa, nie pamiętam już. Tyler z 82, tak przynajmniej był na ogłoszeniu podany. Kupiłem go w kwietniu i od kwietnia nie jeździłem. Nie jeździłem dlatego, że mieszkam za granicą, ale nie jeździłem też dlatego, że na ostatniej przejażdżce urwał mi się łańcuch i chciałem kupić już nowy łańcuch i tak, bo ten już no tak ledwo chodzi, w sumie w ogóle się nie rusza. Jak widzicie, urwał się tu i tu, czyli prawdopodobnie spinka walnęła gdzieś, bo ja jej tutaj nie widzę, ale i tak mnie to nie obchodzi, już mam nowy łańcuch gdzieś, tylko kurde nie wiem gdzie on jest. Rower jest w miarę oryginalnym stanie. Kurde, nie mogę go objąć, taki jest wielki. Jest w miarę oryginalnym stanie. Koła ma nowe, bo nie dlatego, że chciałem mieć nowe, tylko. Znaczy, chciałem mieć nowe też, ale dlatego, że kupiłem go bez kół za 70 zł. Był wystawiony za 120. Mi się udało go za 7 dych. Kupić. Jeszcze gościu mi go przywiózł do domu, kurde. I go po prostu sobie wziąłem. Koła dokupiłem parę dni później. To kosztowało 25 zł plus dętka i opona. Wyszło jakieś, nie wiem, tak z 5 dych za to koło. Za to koło wyszło ze 100, bo samo koło kosztowało z 6 dych, coś takiego. Oponki jeszcze będę zmieniał, bo te są tak na chwilę chyba 15 zł kosztowały. Takie najtańsze. Podobno są takie podobne do Wigry. Wiadomo, nie są made in Poland, tylko jakiś chiński shit. Jak widzicie, jest zielony. Jest zielony. Kierownica jest taka dziwna, taka. Znaczy mi się podoba, nie? Kierownica jest dziwna. On się składa nawet. Tutaj, o tu się odkręca, potem się bierze za. Nie, najpierw się bierze za dźwignię, potem się odkręca i się składa. Kabelek. To jest podobno oryginalne od Wigry. Takie każde Wigry miały. Światełko, więc super, że jest to oryginalne. Nigdy takiego nie widziałem w sumie. Jakiś tam odblask, musiałem go trochę dokręcić, bo trochę wkurzał jak się jechało. Błotniki są w miarę proste. Ten jest troszeczkę krzywy. O, tu mi się nawet skrzywiło troszeczkę mocowanie. Mój kolega wyjechał i. No. Ogólnie pomalowałem widelec, był pomarańczowy. Nie wiadomo dlaczego. Pomalowałem go tak na szybko, nawet tutaj są prześwity. Nawet kurde, nie otłuściłem go. Sprayem za 5 zł, tam kilka minut. Zajęło. Odkręciłem tylko koło, czy koła nawet nie. Nie, koło już miałem. Koło też ogólnie bardzo dziwna sytuacja, nie dało się wsadzić go. Musiałem tatę poprosić, żeby mi tutaj kurde wziął flexem tego tutaj, tak jakby, no wiecie, żeby wsadzić tą piętnastkę. Czy to piętnastka jest? No, piętnastkę. To trzeba było, nie wiem, czy tu trzynastkę kiedyś była, czy coś trzeba było po prostu flexem. No, ja to brałem papierkiem, ale to. Dużo zajmowało. No i udało się to wsadzić. Ogólnie bagażnik jest w bardzo słabym stanie. Jest w bardzo słabym stanie. Ja go będę malował właśnie. Będę tutaj robił remont. To jest odcinek pierwszy. Za 3 tygodnie przyjadę do Polski znowu i zacznę się za remont. O, teraz przynajmniej będzie stabilny. No tutaj chyba nie wiem, będę prawdopodobnie tutaj czyścił. Znaczy na pewno będę czyścił, ale prawdopodobnie będę wymieniał tu łożyska. To się jeszcze zobaczy. Będę go malował. Jeszcze nie wiem jaki kolor. Miałem robić jakąś fantazję tuningową, wiecie, typu jakiś fajny design, czy coś w tym stylu na ramię. Ale chyba pójdę w klasykę. Oryginalne naklejki się załatwi. Wigry, o tutaj jak widzicie. To jakiś Tyler też się załatwi wszystko. I prawdopodobnie będzie żółty z białymi oponami, wiecie, biały pasek. Sprawdzałem takie opony i kosztują 30 zł za sztukę, czy 36, coś takiego. Więc no. Kupię sobie takie i z tyłu chcę zamontować jakiś fajny koszyk, może jakiś kosz piknikowy, żeby to wyglądało tak fajnie oldschoolowo. Żebym mógł sobie włożyć rzeczy. Tutaj pompka powinna być. Pompka. Jak w sumie w każdym Wigrze. Pompki niestety nie ma. Nie ma pompki. Jest kabelek żółty. Kabelek jakoś poprowadzę lepiej chyba. Bardziej jakoś tutaj porządnie niż coś takiego. Chyba pewnie nawet będzie czarny kabelek, jakoś ładnie tutaj to wsadzę. Wszystko trzeba oczywiście zmatowić przed malowaniem. Kurde, wszystko jest w takim, no powiedzmy, trochę słabym stanie. Koła są już nawet trochę brudne, chociaż dużo nim nie jeździłem.
Tutaj widzimy jakieś coś, nie wiem co to jest. Nie miałem go jakoś zbytnio. Tutaj nawet prześwituje trochę pomarańczowy. A może nie? Nie widać na kamerze. Tutaj trochę zamalowane. Tu powinno być w ogóle nawet chyba chromowane. Chyba, że to w jakichś innych wigry jest chromowane. Tam nie znam się na tych wszystkich rodzajach. 82 rocznik, ile to ma lat? 38? 37 lat? Coś takiego. Nie wiem, czy siodełko jest oryginalne w sumie. Sztyca jest zjechana mega. Podniosłem trochę siodełko. Para, pa, pa, pa. Mam dzwonek. Dzwonek jest dziwny, chyba go wymontuję nawet. Chyba nie działa. No tak średnio. Rączki są z jubilata. W ogóle to jest bardzo ciekawa historia. Chciałem wigry, a kupiłem jubilata. Ach, bardzo długa historia. Nie mam przedniego światła, nie mam dynamo. Tu trzeba będzie zamontować dynamo, potem takie oryginalne światełko. Tu się wszystko ładnie podłącza, wiadomo, przelutuje się, żeby nie było żadnej fuszerki, wiecie, druciarstwa. Tu. Nie mam stopki. Stopkę miałem w dniu kupowania. Potem, nawet jak już założyłem koła, to ją miałem. Tu macie zdjęcie. Tylko potem mówię do taty: ej, patrz, ta stopka jest trochę dziwna, ten rower trochę spada. To pomyślałem sobie, ją wygnę. I tata mówi: czekaj, ja ci wygnę, nie? Wziął, trochę wdziało się, nie? Wziął, i się złamała. No to odkręciłem ten cały mechanizm. Niestety, stopka z jubilata, które gdzieś tu było chwilę. O, jest. Niestety, stopka z jubilata jest za duża, bo próbowałem. O, tu jest ten stary mechanizm, który się zjechał. W ogóle to było stare, więc. Kurde, skąd mam te części? No i dobra. Wigry. I w sumie, czy mam jeszcze coś do gadania? Chyba nie. No to remont zacznę za 3 tygodnie. Robię to nie dlatego, że pod publiczkę czy coś. Znaczy, jak jacyś ludzie to zobaczą, to fajnie. Tylko wiecie, na przykład, nie wiem, za rok będę mógł sobie wrócić do tych filmików i zobaczyć, jak to kiedyś było, jak ja to robiłem. I nie będzie to jakaś super jakość i w ogóle, no takie tylko moje postępy pracy. Tutaj widzę, że ta zębatka zahacza o ten i ona chyba cały czas zahaczała, jak nim jeździłem. W ogóle nie zwracałem uwagi nawet. Na siodełku niestety osoby siedzieć nie mogą, nie będę woził jakichś dziewczyn, dlatego dam koszyk. Tak jak mówiłem, nie wiem dlaczego tu jest rama odkręcana, jak ona nie jest odkręcana nigdzie tu. Znaczy to trzyma siodełko, ale dziwne bardzo. Ogólnie rowerem się jeździ super. Rower chciałem od... O kurde. Rower chciałem od 2016 roku, niestety nie mogłem znaleźć takiego na sprzedaż. Znaczy nie szukałem jakoś tak bardzo, tak 2 miesiące temu czy 3, tak sobie pomyślałem, muszę mieć wigry. Kupiłem jubilata, 2 dni później kupiłem tego wigry bez kół. 70 zł plus tam koła, to wyszło mi jakieś ponad 200 zł. Biorąc pod uwagę, że wigry teraz kosztują właśnie 200 zł, to taki no przeciętny interes, ale i tak jest ciężko znaleźć jakieś wigry. Nie chcę pomarańczowego, bo pomarańczowe ma każdy. Więc moje będzie żółte, może zielone. Jeszcze nie mam pojęcia, jak ja to zrobię. Może jakieś czarne, fajne chromiki się. Tu się wszystko wypoloruje pastą Tempo do chromów. O, tu nie wiem, co ja zrobię, chyba kupię nowe. Nowe. I tak. Kierownicę się wypoloruje, nową sztycę się założy. Może jakieś siodełko oryginalne, może się oprzyje jakoś fajnie za 200. Można oprzeć, nie wiem, jakimś fajnym materiałem. Rączki mogą zostać. Widelec będzie w kolorze ramy. Tylko teraz jest, wiecie, znalazłem za 5 zł, kurde, spray. Więc. Mam wentylki samochodowe, bo jest łatwiej sprężarką mi to napompować w ogóle, nie? Jakimiś pompkami gdzieś na wyjeździe, to w ogóle mam tutaj pomysł, żeby jeździć tym rowerem długie trasy nad zalew czy coś z kolegami, więc. Więc. Będzie fajnie. Będzie fajnie. No, i do następnego odcinka. No, do następnego. Tu, no, możecie zasubskrybować. Może ktoś to obejrzał do końca, jak nie, to. No, ale ja obejrzę kiedyś, może sobie, więc, no, nara.